Cześć ludzie, jak tam u was? Bo u mnie nawet spoko. Nie no, nie nagrywam. Czy w sumie tak, no, staram się jakoś tak raz na tydzień nagrać, bo w tygodniu po prostu mi się kurwa nie chce, a jak przychodzi sobota, to tak w sumie jak wstanę jakoś do 12 czy coś, znaczy do 12 to nie wstaję, ale nie, po prostu wstaję, sobie coś tam robię i zawsze można nagrać. Nie wiem, pookręcimy się gdzieś po Unii, ja tam pogadam ogólnie co tam słychać i tak dalej. No także co? A, nie wiem czy wam mówiłem, że pracuję sobie. No, pracuję. Tylko moja praca się różni troszkę od tej pracy, którą miałem ostatnio w Siedlcach. Chociaż tak naprawdę sama lokalizacja nie różni się za bardzo. Ale nie będę o tym gadać. Znaczy nie, no jestem geodetą nadal, tak? Tylko tak jak wcześniej ogólnie moja praca była ciut ciekawsza, bo pracowałem i jeździłem w teren i bardziej byłem takim geodetą, że tak powiem, w terenie. To teraz siedzę za biurkiem i wpierdalam kurwa jakieś bułki albo i robię sobie kawę regularnie, a co jakieś 2 godzinki, nie wiem, co 1,5 godzinki to idę sobie tak o. O kurwa, co się odzywają. A, nieważne. I co? I tak się właśnie żyje, chodzi się do pracy. Ta praca to aż mnie czasem wykańcza, powiem wam. I to po prostu mam za dobrze, że tak powiem, bo nic nie muszę tam robić, a to też jest... W niektórych przypadkach, jak nic nie robisz, to staje się wadą twoją, tak jak na przykład w moim. Znaczy, kurwa, ja narzekam, bo są ludzie, którzy zapierdalają jak mrówki, a ja na przykład rozpaczam z tego powodu, że ja nic nie robię, ale no, człowiekowi nie dogodzisz. Ale chyba już o tym mówiłem, ja już nie pamiętam naprawdę. Mam tak porytubanie ostatnio, że to szok. Nie wiem, na Tarchunie gdzieś się przejdziemy. Albo najwyżej na Conway Desert. A, założyłem sobie kanał na YouTubie, gdzie właśnie chciałem wrzucać, bo zobaczyłem sobie, że jest na YouTubie trochę filmów z Naruto Shippuden. I powiem wam tak, jak jeszcze openingi, one są blokowane cały czas, to same filmy ogólnie, czy tam urywki jakieś tam z Naruto Shippuden, no chyba żebyś pierdolił cały odcinek, no to wtedy ci się nie dziwię, że ci go zapierdolą. Ale tak jakoś chyba one nie są blokowane i chuj go tam wie tak naprawdę jak to jest. Zrobiłem sobie powiedzmy taki miks ogólnie tam najlepszych powiedzmy moim zdaniem walk, bo troszeczkę w tym uniwersum Naruto siedzę i pomyślałem sobie okej, przy okazji sobie coś przypomnę co tam w Naruto było. I po prostu to wrzucę, może coś tam będzie fajnego i po prostu się z ludźmi podzielę moimi obserwacjami, tak? Więc dlaczego by nie? I właśnie skończyłem montować to wszystko. Pobrałem chyba z 20 odcinków Naruto, żeby to wszystko scalić, nie? Bo te walki to też nie były w jednym odcinku koniecznie, tylko one były czasem rozdzielone po 2, po 3. A ty wyciągałeś klipy parosekundowe, no ale w ten sposób właśnie trzeba było do tego dojść. I tyle. Także no. Także się pracuje i na basen będę zaraz jechał. A dzisiaj możliwe, że ja nawet do Lublina pojadę. I bardzo prawdopodobne, że tam pojadę. Kolega chciał właśnie do pewnej koleżanki pojechać, a ja powiedziałem, dobrze, nie ma problemu, możemy pojechać. I ostatnio dużo jeżdżę samochodem. Obrałem życie z alkoholika na człowieka, który jeździ samochodem. Bo w końcu chyba po coś ten samochód posiadam. I troszkę nudno jest w tym moim życiu. Powiem wam na przykład... Znaczy, to jak coś to też jest kurwa spontan, jak będziecie chcieli... Znaczy, ja nie wiem, jakie odcinki wam bardziej odpowiadają, tak? Czy odpowiadają wam odcinki bardziej spontaniczne, czyli tak, że mówię sobie o dzisiaj o 12 nagram i nawet nie przygotowuję bardzo tematów, tylko po prostu gadam, co mi się nawinie, tak? Czy wolicie odcinki, gdzie mówię ściśle o jakichś określonych rzeczach i tych ściśle określonych rzeczy przestrzegam i skupiam się na tych ściśle określonych rzeczach. Nie wiem tak naprawdę, co wy wolicie. Ej, ale ja mam mikrofon daleko. Ja nawet tego nie zauważyłem, bo ja ostatnio musiałem przemeblowanie dobre robić, bo mi... jak macie... O kurwa, jak chujowo będzie teraz. Bo jak macie tą rolkę na klawiaturę, to mi kot ją tak już rozpierdolił,
że już się do niczego nie nadaje i ja muszę klawiaturę trzymać tutaj. No, także zapomniałem, że tam w ogóle, że jest coś takiego jak mikrofon na świecie. Ej, ciekawe, czy przeniesiemy się na margonem.com, to czy nagrywanie też mi przeniesie, czy ja muszę zmienić pewnie scenę? No na tej scenie to nawet kamera jest inaczej. I powiem wam, czekajcie, sprawdzimy. Nagrywa się? Tak. Powiem wam też smutną rzecz z mojego życia, że musiałem w końcu zacząć używać pewnego specyfiku higienicznego, że tak powiem, który nosi nazwę DX2. Bo jakbyście tak się skupili ogólnie na... Znaczy, nawet nie musicie się bardzo skupiać. Patrzcie, kurwa, no tutaj mam... Opatrzcie. Kurwa, ja mam takie pierdolone zakola w wieku 22 lat, że jak ja będę miał 30, to ja naprawdę będę musiał na zero się opierdolić. Więc to nie jest fajne. Trochę o tym czytałem i działa to w ten sposób, że jeśli masz jakiś tam gen dominujący w swoich hormonach, to masz zwiększone... właśnie zwiększony poziom zarostu, jak i większe prawdopodobieństwo, że będziesz kurwa łysy. I ja niestety w takim stadium jestem. No ale cóż poradzisz. Tylko, że mi włosy zaczynają wypadać. Znaczy, no Boże, tworzą się po prostu zakola w tych miejscach, tak? Tylko, że mi się to zaczyna robić już od 18 roku życia i to jest najbardziej przykre. Masakra. No ale nie, kupiłem sobie szampon, bo pomyślałem sobie, nie no, trzeba coś chyba zrobić z tym wszystkim, bo to będzie przypał bez kitu. Także tak. W wolnych chwilach coś tam w Apple Studio starałem się bity robić i no po prostu jak mam chwilę, to staram się nie odpuszczać niektórych rzeczy, tylko rzeczywiście ten czas jakoś spędzać produktywnie. Co do dziewczyn, to niejedną poznałem ostatnio i zwykle to był taki schemat, że ja myślę sobie, nie no, w sumie kurwa spoko jest, nie? Komuś tam mówię, ty, poznałem taką dziewczynę, ona się wydaje spoko. Za parę dni się okazuje, że nie jest spoko. I to jest tak, że poznajesz, nie wiem, moje relacje z takimi osobami to zwykle trwają, albo po prostu ja uznaję, że chuj, że nie, że na pewno bym nie chciał być z taką dziewczyną, ale powiedzmy jakąś tam relację można mieć, tak? Albo po prostu jest to tak szybko, że pogadamy sobie, spotkamy się jakieś 2 tygodnie max i w sumie to tyle. Bo albo mi zaczyna coś przeszkadzać, albo jej zaczyna coś odbijać, albo przeszkadzać i po prostu mi nie powie tego, co jej przeszkadza. I cóż, takiej na pewno, która by podpasowała i mi, i jeśli ja bym miał podpasować jakiejś, to nie jest wcale tak łatwo, powiem wam. A nie ma co brać pierwszej lepszej. Tylko też jest druga strona medalu, jak się tak wybrzydza, to koniec końców nic nie zostaje. I to też się tyczy kobiet względem mężczyzn. Więc też warto uważać. Bo ja się, powiem wam, troszeczkę czuję już stary. Czuję się stary po pierwsze dlatego, że siedzę tu w tym miejscu. I tak jak ktoś pisał mi ogólnie, że ja wyrażam niechęć do tej gry, to ja wam powiem tak. To prawda. Wyrażam niechęć do tej gry. Wyrażam niechęć do tej gry z perspektywy mojej osoby. Bo jestem kurwa człowiekiem, który ma 22 lata, a moje życie się potoczyło tak, że siedzę tutaj i nagrywam to. Nie to, żebym nie lubił nagrywać, bo ja właśnie tak kurwa ktoś ci powie, że chuj jesteś przegrywem kurwa, bo masz 22 lata i napierdalasz margonem. Tak. Tylko, że ja bym nie grał. Dzisiaj by mnie tutaj nie było, gdybym ja tego kanału nie miał. Gdyby nie było ludzi, którzy mnie tam oglądają i gdybym ja nie miał satysfakcji z tego wszystkiego, to nie, nie grałbym w tą grę. To jest tylko i wyłącznie dlatego. Nie, dobra, powiem wam tak. Jak jestem w pracy, to czasem się nawet zaloguję i ubiję parę mumii. Ale to już jest naprawdę dla zabicia czasu, bo... Przejdzie. Tak. No to jaki mamy plan na dzisiaj? Jest godzina 13. Ja zaraz ustawiam renderowanie na ten odcinek z Naruto. Jadę na basen, kupuję płyty po drodze, robię 30 długości na tym basenie. Wracam do domu, nagrywam płyty, odpocznę chwilę. O 19 jakoś wyjadę. Nie, przed 19. Zaleję samochód. Kurwa, kolejna maska.
Zaleję samochód i będzie się jechał do Lubina. Albo jeśli jakoś plany wyjdą inaczej, to pewnie inaczej. Ale z reguły te plany, które ja obstawiam, to przeważnie wychodzą. Jak będziecie chcieli kiedyś posłuchać, jakie na przykład dziewczyny i jakie relacje miałem ostatnio z dziewczynami i jakie dziwne i śmieszne akcje wychodziły, to można się oczywiście pochwalić. Ale cóż. Ja sobie siedzę, gram w Margonem. Co jeszcze wam mogę opowiedzieć? Co jeszcze wam mogę opowiedzieć? Naprawdę, to jest dobre pytanie. No szczerze, tak na dobrą sprawę, to w moim życiu się kurwa nie dzieje. Znaczy, kurwa, są ludzie, którzy mają dużo nudniejsze życie, ja to rozumiem. Najbardziej nudną rzeczą w moim życiu jest właśnie praca. Bo siedzę i łączę pierdo i kurwa ludzie się mnie pytają. Dominik. Czy ty kurwa siedzisz w pańcie? Wiecie jak moja praca wygląda? O tak o. Wpisuję sobie. Domiar 5,60, 4,30, tworzy mi linię o taką załóżmy, potem robię sobie, zamknij, nie wiem, o tak, kurwa, zamknij obwód i masz domek. I powtórz tak ileś tam razy. Znaczy powtórz, no kurwa, to nie jest też praca w fabryce, tylko to bardziej wygląda w ten sposób, że ja autentycznie w swojej robocie, często tak mam, że się czuję jak taka kurwa Grażyna pierdolona, która siedzi w urzędzie, chociaż, dobra, siedzi w biurze i napierdala jednym palcem o tym, kurwa, nie wiem, lewym na przykład z prawej ręki i napierdala Enter! Bo naprawdę przez 8 godzin, kurwa, człowiek, który ogarnia ten komputer i wie, na jakiej zasadzie działa ten komputer i wie, na jakiej zasadzie działa Excel i wie, kurwa, cokolwiek o tym pierdolonym komputerze, a nie tylko tyle, że tutaj się włącza, a tutaj się włącza monitor. To przez 8 godzin to on by mógł zrobić bardzo dużo. I to mnie trochę rozpierdala, bo... Pomyślicie sobie, okej, ale nikt ci nie zabroni zapierdalać. W tym problem właśnie. I jak ja naprawdę porównuję swoją pracę do pracy jakichś ludzi, kurwa... Nawet patrząc już na moją wcześniejszą siedzę, tak jak ja jeździłem i de facto musiałem... Coś tam nawet fizycznie zrobić, kurwa, przenieść pierdolony tachimet, co waży 5 kilo. Ale dobra, to jest słaby przykład. Ale jak są ludzie, którzy, kurwa, no napierdalają jako górnicy i okej, mają kwitu. To jest, kurwa, śmieszne. Bo moja praca to się opiera na tym, żeby klikać pierdoloną myszkę i to nie jakoś często, zalać sobie, kurwa, kawę i się zająć czymś. To wygląda właśnie w ten sposób. Ja się tak śmieję. No siedzę tutaj, nikomu nie przeszkadzam. Co ja się będę wychylał? Co ja będę komuś dupę truć? Ja to mam swoje problemy, swój monitorek, swoje życie. Co ja się będę wychylał? I kurwa, te memy to naprawdę idealnie odzwierciedlają to wszystko. Także ja, Dominik... A nie, już chciałem po nazwisku. A tak, kurwa, pewnie ludzie wiedzą, jak mam nazwisko. Także ja zwijam. I cześć. Jak coś, to piszcie komentarze i tyle.